Dzień dobry. Dzisiaj, mimo zimnej nocy, od rana świeci słońce. Spacerując po ogrodzie, dostrzegłem pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny. To wspaniałe uczucie obserwować, jak przyroda budzi się do życia po zimie. Słońce ma niesamowitą moc pobudzającą rośliny do wzrostu i rozwoju. To także doskonały czas dla ogrodników, aby rozpocząć przygotowania do ogrodniczego sezonu. Ziemia jest jeszcze miejscami zmarznięta, więc poczekam jeszcze kilka dni, zanim rozpocznę pracę na grządkach, ale dzisiaj zajmę się tunelem. Jak widzicie, w ubiegłym roku nie wykopałem wszystkich czosnków i gdzieniegdzie wyrastają kępki szczypioru. W ubiegłym roku czosnek sadziłem wiosną z sadzonek wyhodowanych w domu, a dzisiaj mam już gotowe sadzonki. Najpierw naciągnę folię, a potem zajmę się sadzonkami. Tunel to doskonały sposób na przyspieszenie sezonu ogrodniczego i zapewnienie optymalnych warunków dla roślin. Dobrze jest, gdy jest umiejscowiony w miejscu, gdzie rośliny mają dostęp do światła słonecznego, więc nie powinien być zacieniony przez drzewa czy inne przeszkody. Tworzy on mikroklimat sprzyjający szybszemu ociepleniu gleby, co umożliwia wcześniejsze sadzenie niektórych warzyw, takich jak rzodkiewka czy sałata. Dzięki tunelowi można również kontrolować środowisko wzrostu roślin, zapobiegać uszkodzeniom przez mróz oraz minimalizować ryzyko wystąpienia chorób i szkodników. Tunel zwiększa wydajność ogrodu poprzez wydłużenie okresu wzrostu i zbiorów, co przyczynia się do uzyskania obfitych plonów. Co roku wybieram część ziemi i zastępuję ją kompostem. Dzięki temu podłoże jest żyzne i nie muszę specjalnie zasilać pomidorów. Jedyny nawóz, który stosuję podczas uprawy, to gnojówka z pokrzywy.
Kiedy grządki mam już wypełnione kompostem, na wierzch posypuję je popiołem z kominka. Popiół zawiera wiele składników odżywczych, takich jak potas, wapń, magnez i fosfor, które mogą być korzystne dla roślin. Może również pomóc w regulacji pH ziemi, odstraszaniu szkodników, zwalczaniu chorób grzybowych oraz utrzymaniu wilgotności w glebie. Należy jednak stosować go umiarkowanie, aby uniknąć nadmiernego nawożenia i szkodzenia roślinom. Jeśli w tunelu uprawiamy co roku te same warzywa, u mnie są to pomidory, aby zabezpieczyć się przed chorobami grzybowymi i niektórymi szkodnikami, podłoże można polać wodą z czosnkiem. Wykopałem wszystkie kępki czosnku, delikatnie rozdzieliłem ukorzenione sadzonki i posadziłem w odstępach co około 15 cm. W ubiegłym roku również sadziłem czosnek z takich ukorzenionych sadzonek, ale przygotowywałem je w domu. Uprawa czosnku obok pomidorów może przynieść wiele korzyści. Czosnek ma właściwości odstraszające szkodniki i zwalcza choroby grzybowe. Dzisiaj wysiewam też rzodkiewkę. Rzodkiewka jest stosunkowo odporna na niskie temperatury i może kiełkować nawet w temperaturach poniżej 10 stopni Celsjusza. Rzodkiewka jest szybko rosnącym warzywem, które dobrze się sprawdza w warunkach umiarkowanej temperatury i światła słonecznego. Wysiewam nasiona rzodkiewki według zaleceń na opakowaniu, zwykle na głębokość około 1-2 cm. Rzodkiewki zazwyczaj dojrzewają do zbioru w ciągu 3-4 tygodni od wysiewu. Za kilka dni wysieję również sałatę. Będę ją wysiewał bezpośrednio do tunelu, stosując odpowiednie odstępy, aby uniknąć konieczności pikowania. Odstępy zależą od rodzaju sałaty i warunków wzrostu, ale zwykle są to około 10-15 cm między roślinami. Optymalna temperatura kiełkowania sałaty zwykle wynosi około 7-24 stopnie Celsjusza, ale większość odmian najlepiej kiełkuje w temperaturze około 15-20 stopni. Pomimo chłodnego wiatru tu jest naprawdę przyjemnie i ciepło. Tunel to nie tylko sposób na ochronę przed warunkami pogodowymi, ale także szansa na cieszenie się świeżymi warzywami przez większą część roku. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania w ogrodzie. Do zobaczenia!